głos samorządowców domagających się budowy wiodącej do Białegostoku ekspresówki na odcinku Raczki Augustów Sztabin Suchowala Korycin wybrzmiewa coraz głośniej. Kolejne samorządy, broniąc się przed potencjalnym wykluczeniem komunikacyjnym, łączą siłę. Kilka dni temu o uzupełnienie planu budowy ekspresówek o kluczową dla powiatu suwalskiego drogę zaapelował Zarząd Powiatu Suwalskiego. Pod jego głosem podpisali się również wójtowie wszystkich gmin wchodzących w skład suwalskiego powiatu ziemskiego. W wypracowanym stanowisku czytamy między innymi: przemieszczanie się ponad 14 tysięcy pojazdów na dobę w znacznej części transportu ciężarowego stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy powiatu suwalskiego winni mieć możliwość sprawnego, a przede wszystkim bezpiecznego połączenia komunikacyjnego ze stolicą województwa. Pominięcie tego odcinka w sieci dróg ekspresowych prowadziłoby w przyszłości do wykluczenia komunikacyjnego oraz społeczno-gospodarczego tej części województwa podlaskiego. W czwartek stanowisko w tej sprawie podejmie Rada Miejska Suwałk. Według opublikowanego projektu uchwały rozwiązania zawarte w rządowym planie przyniosą skutek w postaci wykluczenia komunikacyjnego Suwałk i całej północnej części województwa. Ale na tym suwalska rada nie skończy, podnosząc w dokumencie, że dopuszczony w konsultacjach sposób składania uwag do planu uniemożliwia chętnym skuteczny udział w ogłoszonych konsultacjach. Z dostępnego formularza wynika bowiem, że można odnosić się wyłącznie do zaproponowanej w planie treści, a o tak potrzebnej dla północnej części województwa drodze w planie nie ma ani słowa, więc odnieść się nie ma do czego. W ostatnich dniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła badanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie żądanego wariantu trasy. Samorządowcy jednak nie ustają w swoich działaniach, bowiem do badania nie zaproszono gmin wchodzących w skład powiatu ziemskiego suwalskiego, Suwałk czy pobliskiego powiatu sejneńskiego, dla których trasa od węzła Raczki do stolicy województwa jest kluczowym warunkiem rozwoju. Trasa ta jest również niezwykle istotna dla jakości życia mieszkańców północnej części województwa podlaskiego. Droga zaplanowana przez rząd jest o niemal 1/4 dłuższa od istniejącego dzisiaj wariantu, więc realnie oddala powiat suwalski i miasto od stolicy województwa. Naraża mieszkańców na większe koszty podróży, ale też niesie negatywne skutki środowiskowe, zwiększając zatrucie środowiska większą ilością spalin, argumentują suwalscy radni. Determinacja samorządowców jest duża. Jaki efekt z tego będzie, zobaczymy, ale myślę, że takim ostatnim narzędziem, które jest do zastosowania, to po prostu pokazać, jak dużo tutaj tych samochodów ciężarowych, tych tirów jedzie. Niech ktoś z pozycji Warszawy zobaczy, jaki jest tutaj problem, nie? Bo jeżeli wszystko pięknie, ładnie, no to jeździmy do Białegostoku coraz dłużej. Kiedyś 1,5 godziny, teraz 2 godziny jedziemy za tirami w tym sznurku, no ale ktoś z Warszawy szybko przyjedzie raz na pół roku i on tych problemów nie widzi, a my tu na co dzień żyjemy, funkcjonujemy i firmy prowadzą działalność i też narzekają właśnie na coraz gorszą drogę. Dlatego też w dobie XXI wieku, myślę, państwo polskie, rząd polski powinno zrobić wszystko, żeby ta trasa była zmodernizowana do standardów takich europejskich.